Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demona, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Także co, skończyliśmy tutaj, zabiliśmy dwóch żołnierzy ostatnio. Trochę mamy pozbieranych tych złomów różnych, takich pierdół, ale są one przydatne, są potrzebne i... No co, żeby to posprzedawać, tak? Wszystko trzeba teraz sprzedawać po kolei i tak dalej, bo... Sorry, waluta się sama nie zrobi. Niestety trzeba. Pieniądze leżą na ulicy, tylko trzeba je podnieść. Taka jest prawda życiowa. Trzeba to popodnosić. Niestety. Stream z obniżoną interaktywnością, nie ma się co obrażać. Tak jest, bo ludzie nagrywamy na streamie. Przypominam, że nagrywamy na streamie. To nie jest zwykły odcinek Let's Play, wiesz, że ja sobie siadam i wiecie, gadam do mikrofonu przez 30 minut, tylko faktycznie ludzie tego słuchają, tego co teraz, więc polecam, jeśli macie taką możliwość, wbić sobie na jakiś stream tego pokroju, czyli z nagrywaniem odcinka, zawsze można coś od siebie dołożyć, pomóc i tak dalej, bardzo fajna opcja jak dla mnie, na razie mi się to podoba i na razie się to sprawdza, także wydaje mi się dosyć fajna opcja do tego wszystkiego. Wejść do studni, a na razie nie chcę do studni wchodzić. Na razie mam jeszcze inne pomysły na przyszłość. Albo chociaż na kontynuację dalszą. Tu jeszcze możemy zebrać jakieś płatki, jakieś Cortinatiusy, inne rzeczy. Nie, już chyba wszystko. Kurna, już wszystko zebrałem. No trudno, no to co? No to do studni. Zejdź. Na zdrowie, dzięki. Tak jest, plusem jest to, że mogę walić sucharami i widzę reakcję. Jesteś w ciemnym pomieszczeniu, zwiększ widoczność pijąc eliksir kot. No dobra. A no tak, bo tu się w ten sposób pije eliksiry. Zapomniałem. Picie eliksirów w jedynce chyba można było pić tak sobie, o nie, eliksiry. W sensie nie trzeba było do jakiejś medytacji wchodzić, ani niczego takiego. Tak mi się wydaje. Tak, można wypić kota albo zwiększyć gammę. Dwie opcje są. Tylko przy zwiększeniu gammy to wygląda jak wygląda, prawda? Tam są to pielce. Trzeba wybrać już srebrny, żeby się przygotować. Mogę to otworzyć? Nie, jest zamknięte. Trzeba już przygotować ten kota. W ogóle eliksir kot tutaj w dwójce Wiedźminie wygląda tak przerażająco, bo to widać po prostu... Widać żyły w ciele przeciwnika, to jest przerażające w ogóle. To jak to działa. Zobaczcie, jest kuźwa cały system ukrwienia, nie? Chyba ukrwienia, nie wiem czy to nerwowy, nie no, ukrwienia raczej. Poziom! No i gites majonez, gicik majonezik. Bęk! Topielce to nie oszukujmy się, topielce? Nie wiem, czy to były topielce, czy utopce. Ale w każdym bądź razie... To nie są przeciwnicy, którzy mają jakąś wysoką rangę. To są przeciwnicy, którzy są bardziej na zasadzie, żeby zapełnić miejsce, żeby cię wnerwić, coś takiego. Ale i tacy muszą być, prawda? I tacy muszą być. Drzwi zamknięte. I tutaj gdzieś jest... miejsce mocy. Jest. Jest regeneracja w ogóle. Regeneracja zdrowia mi wpadła. Ale luksik, ale fajnie. Znaczy nie jest to jakoś niezwykle użyteczne w tej chwili, bo to jest początkowe stadium gry, ale dosyć fajny bonus, podoba mi się to. W ogóle nie wiedziałem, że miejsca mocy mogą dodawać takie bonusy. W sensie, że regeneracja zdrowia większa. Nie miałem bladego pojęcia, że takie coś w ogóle jest. Warto o tym wiedzieć. A wiem, że takie coś się przyda, bo... wait... No właśnie. Temerski miecz stalowy, to było do rozwalenia. A teraz tylko pytanie zasadnicze, czy ten miecz jest lepszy czy gorszy? Pewnie powinien być lepszy. Co tam żyły, serce? Tak, uważałem na biologii, dlatego poszedłem na informatykę, dokładnie. Dobra, widzę, że jest lepszy, faktycznie jest lepszy. Bo ten ma 8-11, a ten ma
Albo ten krwawienie jeszcze ma ten długi miecz, ale jest słabszy ogólnie. Oba są pospolite, ale ten jest słabszy. Wypatrzcie, mam 136, a 250 na maksymalną wagę, czyli... Czyli już rupieci trochę zabrały. O, coś mi się odbija w ogóle. A. I tak mi ta kamerka zasłania. Może tak, wyłączę na chwilę. Widzicie tutaj porównanie. Już. Nie ma gdzie tej kamerki ustawić tak, żeby nie przeszkadzała. Nie da się jej tak ustawić, niestety, więc no trzeba będzie z tym jakoś żyć. Trudno. Dwa miecze stalowe, okej. Okay. Niebieskich... Epicki w ogóle, kurde, to jest epickie. Miecz srebrny też jakiś tam. W miarę się nadaje. No to co? No to dalej? No to jedziemy dalej, no nie ma co mi trężyć, prawda? Proszę państwa, no nie ma co mi trężyć. Jedziemy dalej z koksem, z tematem. Zobaczymy, co tu dalej nas czeka w tych jakże piekielnych, złych i mrocznych kanałach śmierci. Jak zawsze, jak w grze się doda do czegoś taką końcówkę śmierci, czy coś tam śmierci, taki epitet. Nie, to nie jest epitet, nie wiem, co to jest. Taką część doda się do nazwy, to jak coś jest śmierci, to jest zawsze straszniejsze i bardziej mordercze i fajniejsze. Bardziej mrocznie brzmi, więc to jest bardzo łatwy sposób, żeby dodać klimatu czemuś, co tego klimatu ma niewiele. Czyli na przykład tutaj w tych kanałach, tam jest jeszcze ziomek, w tych kanałach nie ma jakoś specjalnie dużo zagrożeń, ani żadnych takich, muszę to ardem wysadzić, no, zagrożeń, ani niczego takiego, więc można dodać końcówkę śmierci i od razu brzmi to jakoś tak mroczniej. Topiec nawet nie miał szans, nie? Nie miał szans mi odpowiedzieć. Po prostu został ostry w pierdziel i elo. Tacy przeciwnicy muszą też być, żeby nie było, że wiecie, że jest... Że levelujesz i nie czujesz, że levelujesz. To jest, myślę, straszne czasami w grach, że... Levelujesz, ale to w ogóle nie jest jakiś deal żaden. Po prostu jest... Level nic ci nie daje. Przeciwnicy na przykład levelują razem z tobą albo coś takiego. To jest myślę najgorsze. Masakracja. Dokładnie, teraz to tak jest najlepiej, nie? Że jak nagrywasz odcinek, to potem i tak w komentarzach albo ktoś się znajdzie, że kto jest dobry z biologii i wytknie ci wszystko po prostu, co się da. No tak to wygląda, no z tym się trzeba liczyć niestety. No takie to życie już jest, prawda? Takie już to życie jest. Niestety. Zobaczę po streamie w ogóle, czy te słuchawki się nadają do użycia. Bardzo bym chciał, żeby się nadawały. Może nawet nie trzeba będzie nie trzeba będzie ich kleić, tylko będą tak w całości. Na pewno będzie dobrą opcją, żeby je usztywnić takim... Jak je skleisz, to jednak będzie... Nie! Kurna, nie chcę! Nie chciałem schodzić. Już mogę? Mogę. Fajnie, super. Wchodzimy dalej do góry. Akurat się kotel skończył. Niech się ten kot skończy, bo po prostu... Ale w jedynce Wiedźminie, pamiętam, też się piło jakiś tam eliksir, żeby anulować sobie tego kota. Bo ten kot potrafił być naprawdę upierdliwy. Potrafił być cholernie upierdliwy, bo... Potrafił, po prostu to jest zamknięte. Otwarte. O, ciekawe. Ale ja mam tu iść, nie? Nie, ja mam tu iść, ja mam tu iść. Sobie przejdę jeszcze tutaj. Mogę spojrzeć. Mogę łypnąć krzywym okiem na skojatel. Na skojatel. Mogę sobie tylko popatrzeć. Tak, to tylko tutaj muszę iść. Tutaj wszystko zebrałem? Chyba wszystko. Takie mam dziwne wrażenie, że wszystko. Mój wiedźmiński nos nie wyczuwa niczego nowego. Bam. Coś mi w ogóle... O, lepadaka! Nie ten miecz! Gerwald! Ani kroku w tył! Dobra, jeden leży. Drugi. No we trzech mnie zaskoczyli, więc to jest i tak w miarę dobry wynik tej walki. Już dostałem tylko tyle strzałów, a nie więcej. Myślę, że to też jest chyba jakaś opcja, że nawet jeśli nie masz tego kontrolowania, to trzeba
blokować ataki i koleś wtedy po prostu zostaje wytrącony z równowagi i wtedy go można jeszcze dziugać. To też jest chyba jakaś opcja. To też jest chyba jakiś deal. Być może to właśnie po to teraz jest. Dobra, zamknięte, czyli trzeba tutaj pewnie pójść. Okej, okay, tutaj wszystko, mam nadzieję, że wszystko. Dobra. Tak, i tu nic. Szukam, bo wiecie, to jest... Potrzebne mi rupiecie, po to, że ja też jestem dlatego, że jestem takim swojego rodzaju graczem pokroju chomika, po prostu, że muszę wszystko zawsze zbierać i im więcej mam rzeczy w staszu, tym lepiej, w skrytce. Nawet jeśli ich kuźwa nigdy nie użyję, nie? Ale muszę je mieć, żeby czuć się lepiej jako człowiek, jako gracz. A jak coś ominąłem, to zawsze mam coś, że ominąłem. I to jest jakiś taki... To jest to, co mi się przytrafia. W ogóle można sobie też pooglądać widoczki dosyć fajne. No, fajnie to wygląda. Nie, bardzo, bardzo ładna jest ta gra. To nie jest tak, że gra już ma czas, trochę czasu trochę i już nie wygląda, bo wygląda bardzo ładnie, mimo tego, że to nie Wiedźmin 3, ale jest nadal bardzo ładna. I to nie są jeszcze najwyższe ustawienia graficzne, przypominam. Można jeszcze jakieś chyba Uber próbkowanie włączyć, czy coś takiego, jakoś tak się to dziwnie nazywa. Aha, czyli zamiast odskakiwać, jak mnie wytrąci z równowagi, to chyba lepiej właśnie zablokować jest strzał jego. Wtedy to chyba lepiej działa. Przynajmniej z tego, co widzę teraz, że to działa, a odskoki to już tak niekoniecznie. To trzeba będzie tak robić. Trzeba to w ogóle zapamiętać. Pewnie znowu będzie tak, że ja zrobię sobie przerwę. Będziemy to ogrywać na streamie. Ja sobie zrobię przerwę od tej gry. Bo nie będzie streamów codziennie z Wiedźmina. No nie, sorry ludzie, ale tak nie ma, nie? Nie będzie. I potem wrócę do tej gry i no, jak to się robiło? I wiecie, nowa będzie to samo. Jak sobie tego nie zapiszę albo ktoś mi nie przypomni, to kuźwa... Na każdym streamie będziemy się uczyć tej gry na nowo, coś czuję. To jest na odcinkach. Jeszcze jak odcinki są nagrywane ciągiem, to jeszcze będzie wyglądać, ale jak będzie tak hop pomiędzy odcinkami, to ja nie widzę tego w różowych barwach. Po prostu będzie masakra. Dobra, tu jeden ziomek padł. Gdzie ja jeszcze położyłem paru ziomków? Tu jest. Rozkazy dla żołnierzy. Czy tu jeszcze coś było? A, tu jest coś do zebrania. Jakieś tam zielsko. Płatki białego mirtu, no okej. I tu jest jeszcze sakwa. Nie widziałem jej. I już nie widzę, tylko widzę te drzwi do otwarcia. Dobra. To ku drzwiom. Dobra, dzień dobry. Wow. Odwinął mu kilka razy i po prostu koleś zdechł. No. Podoba mi się, no co ja będę przebierał w słowach, podoba mnie się. Potrzebujesz klucza, tak, muszę pewnie teraz wyjść, stamtąd koleś tutaj gdzieś na dziedzińcu ma klucz. O Jezu. No, mamy żołnierza. A po drugiej stronie Foltest i tam żołnierze jego z siekierami są, nie? Dobra. Ja bym chciał tego ziomka to sobie na koniec zostawić. Jeśli jest to możliwe. Dobra, jeden już padł. Drugi. Trzeci. A na razie jeszcze nie straciłem jakoś życia specjalnie, więc... Ten starczo będzie upierdliwy, jak zawsze. Po prostu... Wow, jak mnie na mnie zaszarżował. Nie wiedziałem, że on tak umie. Ała. Nie przewidziałem. Uźwa! Zgiń! No kurna! Zdechnę zaraz!
Quen. Za bardzo się skupiłem na walce, nic nie mówiłem. Sorry. To nie rycerze! Strajcy! Nie brać jeńców! Przeuważać. No tego to oczywiście, że nie dotknę. Koleś jest po prostu nietykalny, bo ma tarczę. Chyba na razie chyba prościej będzie tego żołnierza najpierw położyć. Rycerza znaczy. Dobra, na razie nie mam wigoru jeszcze. Ja wiem jak to wygląda, ale... Nie mamy lepszych alternatyw w tej chwili, mam mało hapsa, a nie chcę zginąć, nie? No i najpierw się ten pcha do mnie. Uniknął! Pieprzony, dobra. Ten leży. Jeszcze tylko ten Fajfu starczył. Au, au, au. Dobra. Uważać na wigor. No kurna mać, Robalu! Zgiń! Jak ja tego kolesia nienawidzę, po prostu ja potrzebuję jakiegoś skilla do łamania tarczy, cokolwiek. Aaa, jak mnie to denerwuje. Boże, po prostu nie. Koleś jest... Ci kolesie z tarczami mnie po prostu tak tiltują, że to jest tragedia. No po prostu zabić i rzucić na pożarcie lwom. Albo nie zabijać i rzucić na pożarcie lwom, w sumie lepsza opcja. Dobra, co to było do zebrania? A, dobra, okej, okay, tu też coś mamy, coś tu jeszcze jest? Chyba nic, już chyba nie. Nie. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o znajdźki. Mogę tu wejść? Zamknięte. No to gra bardzo, bardzo dosadnie powiedziała, że mam przepaść. Przepadnij ze swą decyzją, diable! Coś tu jest, dobra, ten goskór, coś tu jeszcze jest? A zobaczymy u góry. A nie, tu są zamknięte drzwi. To raczej tu chyba wszystko. Tylko tutaj ta skrzynka była jakaś taka ciekawsza. Tak, tu? A, no właśnie, korzeń jakiś. A potem tak jest, że człowiekowi coś musisz, na przykład jakiś eliksir uważyć i ci do czegoś brakuje. Jakiegoś składnika takiego gównianego ci brakuje jednego i szukasz, nie? To jest najbardziej wnerwiające. Po prostu Jezu. Otwarte kluczem, okej. Okay. Aha, igni na tarczę jest dobre. Okej, okay. To wiele wyjaśnia. To w sumie ma jakiś tam sens. No to spróbuję, jak będzie następny koleś starczą, to spróbuję igni gromnąć. Jeszcze jest, mówię, jest jeszcze w miarę dobrą opcją, że trzymasz blok i jak koleś się wytrąci z równowagi, to wtedy go rypasz po tarczy, bo wtedy jest taki dostałem w pierdzie i możesz mu tam rypać do ryja. To jest jakiś tam też sposób. Kontry będą najlepsze, jak już będę mógł mieć te kontry. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Geralt dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece Skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli barwy? Chęt dożyć elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! Skojatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia. Co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, Wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. Jego wysokość Foltest, król Temerii. Arthur Tails, były hrabia Nesveld. Podpisywałem twój wyrok. Tak. Tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Bussy? Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tails. Obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi.
Busy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy siepaczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni. Są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Świątobliwemu włos z głowy nie spadł, a szlachetka dostał w ryj. Wilk syty i owca cała. No musiałem, wnerwiał ten koleś. Nie, dobra, nie musiałem, ale chciałem. Coś charakteru pokazać, że Geralt to też nie jest taki cienki wafel, nie? Tak po prostu, piedzielność komuś w ryja, dać mi komuś w ryja, no i on pewnie i tak. To jest tylko kod binarny, wszystko. Jak tak popatrzeć na to wszystko, to faktycznie decyzje w grach są tragiczne. W sensie, można bardzo tragicznie decyzje w grach podejmować, jak tak się patrzy tylko, że wszystko jest kodem zero-jedynkowym. Troszeczkę psychopatyczne podejście, tak patrząc na to wszystko, nie? Aha, tam, dobra, ale ja na razie tam nie chcę iść, ja chcę jeszcze tutaj sobie popatrzeć, może coś tu jest. W sumie to nie liczyłbym na to, bo tu chyba nic nie było z tego co pamiętam, ale warto tutaj obczaić wszystko, zobaczyć czy faktycznie wszystko tu jest. O, w ogóle jaka brama fajna, kurde. Mają rozmach, no i to bardzo. Dzień dobry. Chłopskie chaty fajnie się palą. Tu mogę coś zrobić jeszcze? Dzień dobry. Nie, wy się modlicie, okej, okay. Fajnie, spoko. To są drzwi zamknięte wszędzie. No nie, no tutaj nie mogę nic zrobić, tylko mogę sobie pochodzić, się po dupie podrapać. To jest jedyne co. No dobra, no. No trudno, no. No niech będzie, no. W takim razie idziemy do misji, bo tu już nie widzę nic mądrego do zrobienia. Chyba, że tu. O, a co tu jest? Sztacheta i Oreny, no dobra, no. Jest to jakiś pomysł na pewno. Co tu jest? Ej, ja nie przypominam sobie, żebym tu był kiedyś. Halo? Fanty! Tu jest jakieś składowisko fantów! O kuźwa, jak dobrze trafiłem. Jednak chodzenie z nosem przy ziemi się opłaca. Jak pies myśliwski. Kurna, patrzcie ile ja tu... Ile fantów, ja cię sunę. Jak trafiłem, o Jesus. Ale super. Ja pierducze. Jezu, ja tylko chodzę i X-a naciskam, nie? Cały czas. Kurna, ludzie. A nie wiedziałem, że tu takie miejsce jest. W ogóle, pierwszy raz to widzę, już któryś raz gram w tą grę, dopiero pierwszy raz trafiłem na to miejsce. Ja pierdyczę. Schemat wyśmienite spodnie jeszcze. Kurna, schemat dostałem na spodnie wyśmienite. Wyśmienitej jakości, kurna! Ło! Ale cudownie. Tu jeszcze coś jest, dobra. Olej. Coś jeszcze? Skóra. Coś jeszcze? Bo te składniki przemieśnicze, mówię, one się przydają, ale dopiero potem jak się coś tam robi, jak się coś tam kmini, wiecie. W kwestii rzemiosła. To jest wtedy jest spoko rzecz. Wtedy jest spoko rzecz, bo nie trzeba tego kupować, tylko po prostu już masz. Za darmo. A nieraz to trochę kosztują te fanty, naprawdę. Te części, niektóre rzemieślnicze, to trochę czasami potrafią kosztować. Faktem tutaj nie jest trudno zebrać w hajs, tak? Ale jednak trzeba coś tam wydać czasami, a tak forsa zostaje w portfelu, czy tak powiem, nie? No to co? No to chyba już wszystko. Raczej obrabowałem cały ten dobytek tutaj, co było, to raczej wszystko zabrałem. Tak mi się wydaje przynajmniej.
No to chyba można lecieć dalej, nie? Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Już zebrane jest wsio. Pokradzione, co miało być pokradzione. Jeszcze zapiszemy stan gry, żeby nie było. Ale tu chyba nic nie ma. Nie, do przodu. A nie, teraz będzie sekwencja ze smokiem. Smok wrócił! No. O! Fuck! Wszyscy quick time eventy są. Bad end. Jak stoimy z czasem? Wiem, spokojnie. Pilnuję. Tym razem pilnuję. Tak, schemat na zajebiste portki się jaram, dokładnie. Igrek! Jak dla mnie to bardzo podobny był ten. Jak dla mnie to bardzo podobny jest ten. Bardzo podobnie ta scena wyglądała, tylko tym razem przeżyłem. O, i na przykład wam powiem, że kiedyś te QTE było nie do zrobienia, bo jakoś tak ten smog działał, że nie dało się tego łyknąć. A teraz jest to w bardzo łatwy sposób zrobione. Demon, obserwuj quick time eventy. No ja czasy zabrałem. Wykałaczkę jakoś mu koleś... koleś wbił mu wykałaczkę w gębę. No i mam po mieczu jednym, nie? Będę musiał sobie ten miecz zrobić w pierwszym akcie. Znowu ocaliłeś mi życie. Boże, najbardziej straszne jest to, że na streamie zwykle ludzie to liczą. Te śmierci. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Pewnie, że będzie. Zadurzyła się w tobie po uszy. Szczerze wolę Triss niż Yennefer. Serio, jakoś mi tak bardziej pasuje. Bardziej mi podchodzi jako post. Nie wiem czemu. Yennefer nawet w książkach nie lubiłem. Jakoś nie wiem. Wiem, że to jest główna miłość Geralta i tak powinna iść fabuła, ale jak dla mnie to... Nie. Jakoś w ogóle nie potrafię... łyknąć jej charakteru. Nie, coś mi mnie nie pasuje za mocno. No to co? No to kończymy odcinek w tym miejscu, panowie i panie. Mucha jakaś. Kończymy odcinek w tym miejscu. Bruda i dlatego. Nie, po prostu jakoś mi lepiej pasuje Triss. Kończymy w tym miejscu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.